Wyjazd z Niemiec. O czym pamiętać? Kluczem do zamknięcia prawie wszystkich drzwi jest papier o wymeldunku z Niemiec. Dużo ludzi mi pisze, że można go zdobyć 7 dni przed wyjazdem. Ja byłem w moim urzędzie zapytać. Powiedzieli mi, że na spokojnie, 3 tygodnie przed, mogę ten papier uzyskać. Także najlepiej udajcie się do swojego urzędu miasta i się dowiedzcie. Obstawiam, że w dużej mierze zależy to od urzędnika. Chociaż jedna rzecz, której się nauczyłem tutaj w Niemczech, że nawet jeśli o coś zapytacie, to nadal nie możecie być 100% pewni. Także ja się wcale nie zdziwię, że koniec końców pójdę te trzy tygodnie przed i mi powiedzą, że nie ma opcji. Ale jestem na taką ewentualność przygotowany. Mam nadzieję, że się da. Jeszcze na start, taka mała rada: jeśli naprawdę czegoś nie wiecie i nie możecie tego znaleźć w internecie, to idźcie się zapytać. Naprawdę, oni nie gryzą. Ale tak jak mówię, nawet jeśli się zapytacie, to często może być ten margines błędu. Ja miałem tak nieraz. Po pierwsze, pamiętajcie o swoim ubezpieczeniu zdrowotnym. Tak, zanosicie im papier, że macie wymeldunek dnia tego i tego. Powiedzmy, pracujecie do 31 sierpnia, 1 września wyjeżdżacie, czyli prawdopodobnie wymeldunek będzie od 1 września. Także idziecie wcześniej do AOK, czy tam do waszej ubezpieczalni zdrowotnej. Zanosicie ten papier, oni wypisują odpowiednie rzeczy, podpisujecie i nie będzie wam nic naliczane w czasie, kiedy was nie będzie na terenie Niemiec. Kolejną sprawą jest ten sławny podatek za telewizję, za radio w niemieckim skrócie ARD. Jeśli już płacicie, to radzę się z tego wymeldować wysłać im papier o wymeldowaniu. Ale jeśli żyliście tutaj parę lat i nic od nich nie dostaliście, to ja bym o sobie nie przypominał, generalnie. Lepiej zostawcie tak, jak jest, wyjeżdżacie po sprawie, bo wtedy oni mogą się obudzić: O, taka osoba była u nas i nie płaciła przez te wszystkie lata, i po was. Dostaniecie spory rachunek. Może póki tu nie wrócicie, nie będzie żadnego problemu, ale, ale nikt nie chce mieć gdzieś długów, nawet takich ukrytych. Rozliczenie roczne. Powiem Wam tak, ja odkąd tu jestem, to robię praktycznie te rozliczenia co roku, co dwa lata, żeby mieć święty spokój. Wiem, że jak już raz zrobicie, to później oni o was pamiętają. Generalnie z finansantem chyba nie chcę mieć nikt do czynienia. I powiem wam szczerze, ja bym to zrobił dla świętego spokoju. Naprawdę, zamknąć wszystko dla świętego spokoju. Jest duża szansa, że dostaniecie stamtąd zwrot. Ja w czasie tych 7 lat, ja w czasie tych siedmiu lat musiałem tylko raz dopłacić, a zazwyczaj miałem pokaźną sumę zwrotu podatku. Mój rekordowy to był 2000, 2,500 euro, ale to taka była specyficzna sytuacja. Później zazwyczaj 200, 300, niby teraz ten ostatni to będzie 800 euro zwrotu, jeszcze czekam na odpowiedź, ale no zobaczymy mniej więcej jak to będzie. Internety, telefony, takie wasze normalne ubezpieczenie, powiedzmy od prawnika od tego wszystkiego. No to to robicie właśnie za sprawą tego wymeldunku. Bo normalnie pewnie tam są jakieś klauzule, że musicie w pewnym okresie, trzy miesiące wcześniej, ale z racji tego, że się wymeldujecie z Niemiec, to jesteście w stanie to zrobić praktycznie od zaraz. Wrzucacie taki papier, mówicie, że wyjeżdżacie i powinni wam wszystko zamknąć bez problemu. Tylko pamiętajcie, żeby to powysyłać. I właśnie może zrobić to na zasadzie takiego, nie że po prostu wysyłacie ten papier, tylko to ma być kundigung, podparty właśnie tym, że wyjeżdżacie z Niemiec, załączacie ten papier o wymeldunku i dziękuję. Do widzenia. Ubezpieczenie auta i generalnie auto, które chcecie wziąć ze sobą, które jest zarejestrowane tutaj na Niemcy, to jest materiał na zupełnie nowy film, ale generalnie. Jeśli chodzi o ubezpieczenie, w momencie kiedy je wyrejestrujecie, dajecie znać swojemu ubezpieczycielowi, że to zrobiliście. Prawdopodobnie papiery same do niego dojdą, ale lepiej. Ja zawsze twierdzę, że lepiej kogoś powiadomić, żeby być pewnym, że dostał taką informację w czas, żebyście nie byli po prostu dodatkowo naliczani. No i czego nie załatwicie z tym, wiecie, wymeldunkiem z Niemiec? No to na pewno nie da się waszego mieszkania tak anulować. W sensie, nie, nie dacie 7 dni przed wymeldowaniem z Niemiec, że teraz mieszkania już nie chcecie? Raczej, przynajmniej ja o tym nie wiem, że tak można zrobić. No i na koniec musicie zerwać umowę z waszym pracodawcą. No to wiecie, normalnie jeśli pracujecie krócej niż 5 lat, to macie miesiąc wypowiedzenia. Pracujecie powyżej 5 lat, to 3 miesiące i powyżej 10. Chodzi o, o w danej firmie, oczywiście, powyżej 10, no to jest pół roku wypowiedzenia. Oczywiście za obopólną zgodą, czyli wy się zgadzacie, pracodawca się zgadza, można skrócić ten okres. Teraz uważajcie, bo od końca zeszłego roku, z tego co pamiętam, weszły nowe przepisy, że jeśli macie umowę do danego dnia i powiedzmy, Dwa tygodnie przed zakończeniem umowy, na te ostatnie dwa tygodnie, załatwicie sobie chorobowe. To jest taka furtka dla pracodawcy, że może wam nie zapłacić za te dwa tygodnie. No, generalnie on będzie musiał udowodnić, że ściemniacie, na przykład wyjeżdżacie do Polski, ale teraz na pewno jest, od tego roku jest na pewno łatwiej to zrobić pracodawcy i wam nie zapłacić za chorobowe w tym e, okresie wypowiedzenia niż było to wcześniej. Także uważajcie po prostu na to, no bo nikt z nas nie chce dostać ostatniej wypłaty. Wiecie, podzielonej na pół. Jeśli chodzi o Urlaubsgeld, czyli pieniądze za urlop, które wiecie, daje Wam pracodawca, to wszystko zależy od zasad wewnętrznych w firmie. Musicie sobie przeczytać umowę, czy musicie to zwrócić, czy nie. Generalnie zazwyczaj to jest dobra wola pracodawcy. Możecie na spokojnie się zwolnić trzy miesiące po tym, jak dostaliście daną premię, tam czy świąteczną, czy urlopową. Ale mówię, przeczytajcie umowę, tam będzie wszystko napisane. Trochę się dzisiaj rozgadałem. Tak jak mówię, jeśli interesują Was szczegóły danych aspektów, albo w ogóle Was jeszcze tutaj coś interesuje, to pytajcie. I tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.